Sąd wydał nam zakaz zbliżania się do szpitala. Szanowni Państwo, nasi wolontariusze dostali trzyletni sądowy zakaz zbliżania się do szpitala, w którym dokonuje się aborcji. Zostali skazani za przestępstwo i ukarani grzywnami na łącznie 4000 zł. Wszystko dlatego, że zorganizowali pod szpitalem akcję informacyjną i uświadamiali wchodzącym do środka pacjentkom, czym jest aborcja. Co więcej, w trakcie akcji sami zostali poszkodowani. Ochrona użyła wobec naszego koordynatora brutalnej siły, a teraz dodatkowo zapadły jeszcze wyroki sądowe. W Polsce zaczyna się dziać dokładnie to samo, co od dawna obserwujemy w USA: siłowa pacyfikacja obrońców życia i likwidacja prawdy o aborcji z przestrzeni publicznej. Wyjaśnię Państwu, co dokładnie się stało. I jakie mogą być tego konsekwencje? Chodzi o akcję pod Szpitalem Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W placówce tej od lat dokonuje się aborcji. Tylko w latach 2010-2020 abortowano tam aż 523 dzieci. Aborcje dokonywane są tam również obecnie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Grupa naszych wolontariuszy organizowała przed szpitalem akcje informacyjne polegające na docieraniu z prawdą o aborcji do wchodzących na teren szpitala pacjentek oraz modlitwie różańcowej w intencji powstrzymania aborcji. Nasze akcje odbywały się tam regularnie od kilku lat i były to legalne zgłoszone zgromadzenia publiczne. W trakcie jednej z takich akcji 19 września 2020 roku pracownicy szpitala próbowali zablokować nasze działania i nie dopuścić do wejścia naszych wolontariuszy w pobliże szpitala. Jeden z ochroniarzy użył siły wobec koordynatora akcji Adama i wykręcił mu rękę. Zamknięto również bramę, aby uniemożliwić przeprowadzenie kampanii. Naszym wolontariuszom zarzucono udział w nielegalnym zgromadzeniu oraz wtargnięcie na teren szpitala. Pomimo tego, że zgromadzenie było legalne, sąd uznał, że czterech naszych działaczy popełniło przestępstwo naruszenia miru domowego. Zostali skazani na łącznie 4000 złotych grzywny oraz otrzymali trzyletni sądowy zakaz zbliżania się do tego szpitala, co ma na celu uniemożliwienie organizacji dalszych akcji w tym miejscu. W ocenie sądu i dyrekcji szpitala pacyfikacja naszych wolontariuszy została dokonana w trosce o komfort pacjentów. Szanowni Państwo, a co z setkami dzieci, na których w tym szpitalu dokonano aborcji? Co z ich komfortem? W polskich szpitalach aborcja przeprowadza się najczęściej poprzez uduszenie dziecka. Barbarzyństwo tej procedury opisuje dr Tomasz Dangel z warszawskiego hospicjum. Aborcje w Polsce przeprowadza się przez sztuczne poronienia. To znaczy nie zabija się dziecka w macicy, ale doprowadza do przedwczesnego porodu. Dziecko, które rodzi się w ten sposób przed 24 tygodniem ciąży, ma niedojrzałe płuca i z tego powodu odczuwa duszność. Tak długo, jak jeszcze żyje. Na przykład kilka godzin. Duszność jest znacznie trudniejsza do wytrzymania niż ból. W ten sposób torturuje się jeńców wojennych w celu uzyskania zeznań podtapianie. Prawdopodobnie tak właśnie torturowany był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Człowiek, który sam tego nie doświadczył, nie może sobie wyobrazić cierpienia sztucznie poronionego dziecka, które próbuje samo oddychać i się dusi. Aborcje wykonano między innymi na sześciomiesięcznym wiktorku w w Warszawskim Szpitalu Świętej Rodziny. Chłopiec urodził się żywy i został odłożony na półkę. Nikt nie udzielił mu żadnej pomocy. Zanim umarł, przez godzinę przeraźliwie płakał. Świadkowie mówią, że tego krzyku nie zapomną do końca życia. Nasza fundacja działa, aby to powstrzymać. Dlatego jesteśmy prześladowani i represjonowani. Mamy do czynienia z narastającą agresją przeciwko nam, zarówno fizyczną, jak i sądowo-policyjną. Wszystko idzie w tym samym kierunku co w krajach takich jak USA i Kanada. W Kanadzie osoby, które zbliżają się do któregoś z aborcyjnych ośrodków śmierci, w których morduje się dzieci, aby podjąć próbę rozmowy z kobietami wchodzącymi do środka, natychmiast traktowane są jak najgorsi przestępcy. Policja używa wobec nich brutalnej siły, wywlekając ich po ziemi do radiowozów. Mary Wagner. Która w ten sposób ratuje dzieci oraz ich matki przed zostaniem morderczyniami, spędziła już kilka lat w więzieniu za przestępstwo, jakim jest w Kanadzie zakłócanie legalnie działającego biznesu, tzw. klinik aborcyjnych. Podobny los spotyka członków organizacji Red Rose Rescue, którzy wręczają kobietom w ośrodkach aborcyjnych róża i oferują wsparcie, aby kobiety nie dokonywały aborcji. W USA narasta liczba zamachów terrorystycznych na biura organizacji ProLife. Centra pomocy kobietom w ciąży i kościoły. Liczne budynki są dewastowane, podpalane i niszczone. Do ośrodka wrzucane są ładunki wybuchowe i koktajle mołotowa. Jednak w mediach głównego nurtu panuje na ten temat zmowa milczenia, a kontrolowane przez administrację Bidena służby nie palą się do tego, aby odszukać i rozliczyć sprawców. Mało tego, rząd USA, będący największym eksporterem i promotorem aborcji na świecie, wyraźnie dał do zrozumienia, że będzie tolerował tego typu akty przemocy wobec obrońców życia. Szanowni Państwo, podobną sytuację zaczynamy obserwować w Polsce. Mnożą się fizyczne ataki na naszych wolontariuszy, podobnie jak podpalenia naszych furgonetek i napady na kierowców. W tym samym czasie policja i sądy. Stają po stronie aborcyjnych donosicieli oraz lekarzy aborcjonistów, których spokój zakłócamy naszymi akcjami. Kilka miesięcy temu nasz wolontariusz Adam usłyszał wyrok 3000 złotych grzywne za informowanie opinii publicznej o aborcjach wykonywanych w jednym ze szpitali we Wrocławiu. Sąd przychylił się do argumentacji, że tego typu działania zakłócają spokój człowieka. Który był odpowiedzialny za ponad 100 aborcji. Teraz sąd w Poznaniu skazał Adama za naruszenie spokoju pacjentów i zakazał mu zbliżania się do szpitala. A jaka jest w tym wszystkim prawda? Nasze akcje poruszają sumienia Polaków i budzą świadomość. Przez wiele lat aborcjoniści i aktywiści nawołujący Polki do aborcji byli anonimowi dla większości społeczeństwa. Większość Polaków nie wiedziała także, Czym jest aborcja, i nie interesowała się w ogóle tą kwestią. Ich sytuacja zmieniła się wraz z powstaniem naszej fundacji, która na masową skalę zaczęła docierać do Polaków z faktami na temat aborcji. Nasze wystawy, billboardy, plakaty i furgonetki widziały miliony Polaków. Właśnie dlatego aborcjoniści nienawidzą naszych akcji i robią wszystko, aby nas zagłuszyć, próbując tym samym za wszelką cenę zagłuszyć własne sumienia. Póki istniejemy i działamy, aborterzy nie mogą cieszyć się już świętym spokojem. Dlatego mnożą przemoc, oskarżenia i donosy, aby przykryć niewygodną dla nich rzeczywistość. My nie możemy jednak ugiąć się pod ich presją. W polskich szpitalach wciąż morduje się dzieci, pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zwolennicy aborcji skutecznie wykorzystują lukę w prawie która zezwala na zabicie dziecka ze względu na zagrożenie zdrowia psychicznego matki. Z licznych relacji medialnych wynika, że powiązani z lobby aborcyjnym lekarze psychiatrzy wystawiają chętnym kobietom zaświadczenia o rzekomym zagrożeniu zdrowia psychicznego. Taki dokument może dostać każda chętna kobieta, wystarczy zgłosić się do odpowiedniego psychiatry polecanego przez grupy i organizacje aborcyjne. Relacje medialne wskazują na to, że wystawiają oni potrzebne do aborcji zaświadczenia każdej chętnej kobiecie, niezależnie od stanu zdrowia jej oraz jej dziecka, a także od wieku poczętego dziecka. W praktyce mamy więc do czynienia w Polsce z aborcją na życzenie, a jedyne co potrzeba do jej wykonania to przejście szeregu formalności. Do naszej fundacji trafiają dane z kolejnych szpitali. Które potwierdzają, że rośnie liczba aborcji z powodu zagrożenia zdrowia psychicznego matki, podczas gdy w ubiegłych latach w ogóle nie wykonywano aborcji z tego powodu. W związku z tym musimy zintensyfikować akcje informacyjne i modlitewne pod szpitalami, pomimo narastających prześladowań i prób zablokowania nas przez sądy, policję i aktywistów aborcyjnych. W najbliższym czasie chcemy przeprowadzić szereg kolejnych akcji a także przygotować się do organizacji cyklicznych regularnych działań przed wejściem do miejsc w których zabija się dzieci potrzebne nam będą między innymi nowe wielkoformatowe plakaty za pomocą których będziemy informować nie tylko o czym jest aborcja ale również o tym że ten proceder bez przerwy dokonuje się w szpitalach w tym samym czasie zamierzamy również organizować kolejne akcje w ruchliwych miejscach publicznych aby kształtować świadomość Polaków na temat aborcji, nie możemy stać bezczynnie, gdy aborcjoniści wciąż mordują. W Hiszpanii, gdy funkcjonowało tam prawo podobne do tego obecnego w Polsce, mordowano każdego roku około 100 tysięcy dzieci z powodu rzekomego zagrożenia zdrowia psychicznego matki. W rzeczywistości były to aborcje na życzenia. Jeżeli nic nie zrobimy, w polskich szpitalach mogą zginąć dziesiątki tysięcy dzieci. Nasi wolontariusze są już gotowi do działania, ale potrzebują Państwa pomocy, aby wyposażyć się w niezbędny sprzęt, plakaty oraz sfinansować logistykę ogólnopolskich kampanii społecznych. Dlatego raz jeszcze bardzo proszę Państwa o wsparcie naszych akcji. Serdecznie pozdrawiam. Kinga Małecka Przybyło Fundacja pro Prawo do życia. Więcej informacji na stronie. Stronazycia.pl